Co też robię u ważniejszych gołębi, to paruję je parę razy z innymi gołębiami, co dla mnie nie stanowi problemu. Wszystkie gołębniki są identyczne, więc mogę pary wkładać do różnych części, raz tu, raz tam. Ale oczywiście zawsze na tym samym poziomie, na którym para wcześniej była. Mamy tu wiele możliwości, którymi można żonglować. Skrzynka z pokarmem jest dla mnie bardzo ważną częścią w moim gołębniku rozpłodowym. Gdyż gołębie nie wyrzucają karmy na podłogę. Skrzynka nie była czyszczona od tygodnia i widać tylko tą małą ilość karmy, która jest poza nią. W zasadzie skrzynka jest czyszczona raz na tydzień. W związku z tym mam też niewiele problemów z myszami, co też jest ważne, by sobie tym niepotrzebnie czasu nie zajmować. Gołębie rozpłodowe karmię dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Ale gołębie mają tu praktycznie zawsze jedzenie. Zawsze jak przychodzę karmić wieczorem, to nadal jest tu jedzenie z rana. A jak przychodzę do karmienia rano, to nadal jest pokarm z poprzedniego wieczora. Robię tak, aby karma zawsze była na miejscu, a młode zawsze były dobrze karmione przez starsze gołębie, co według mnie jest bardzo, bardzo ważne. U gołębi rozpłodowych nie powinno się mierzyć dokładnie karmy, żeby jadły tyle i tyle, ponieważ młode rosną i potrzebują coraz więcej karmy. Tego nigdy nie można stuprocentowo wymierzyć, a przecież to jest ważne, by młode prawidłowo kształtowały swoje ciało. To uważam za bardzo, bardzo ważne. Niezwykle funkcjonalne gołębniki, jakie mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć, dają schronienie wybitnym ptakom. Niektóre z nich zaprezentuje nam teraz Hans Hirn i opowie o ich osiągnięciach. To jest gołąb rozpłodowy. W tym momencie jest to najstarszy ptak rozpłodowy, którego posiadam w gołębniku. Jest to bardzo dobry ptak rozpłodowy. Na przykład w roku 2014 mieliśmy pierwszego i drugiego ptaka w regionie i byli to jego potomkowie. Pierwszy w związku regionalnym, a jego prawnuczka druga. A więc przyniosły wiele pierwszych miejsc i również wiele gołębi, które zdobywały dwucyfrową ilość nagród w przeszłości. Jest świetnym ptakiem rozpłodowym. Jest on wnuczkiem National One od Karla Schellensa, z bezpośredniej córki National One. Ojcowie z kolei wywodzą się od Stanary Makersa, od Ossicher Sea. To termin znany tylko starszym hodowcom gołębi. To jest jeden z najlepszych poszukiwaczy, który kiedykolwiek żył w Belgii oraz oczywiście 809-809, więc również jest częścią mojego pochodzenia i właśnie ten ptak przysporzył nam wiele radości swoimi wspaniałymi potomkami. Teraz mam tutaj również super gołębia rozpłodowego z 2006 roku z numerem 3570. Już w pierwszym roku dał bardzo dużo dobrych potomków, a właściwie każdego roku daje coś dobrego. Jest on synem 02-222 i wydaje na świat różne gołębie z różnymi samicami. Między innymi wydał drugą samiczkę As w Bawarii w 2015 roku oraz najlepszego gołębia w stowarzyszeniu Drejensport w 2014 roku, które liczy 229 członków. Jest również dziadkiem pierwszej samiczki As. Jedna z jego córek zdobyła w ciągu 4 lat 52 nagrody, również z pierwszymi miejscami i tak dalej. Jest to fenomenalny gołąb rozpłodowy.
Jego ojcem jest 02222, a jego matką bezpośrednia córka jeszcze od 809 gołąb 2717 z roku 2000. W przeszłości wychował wiele wspaniałych pierwszej klasy gołębi. I tu ponownie mamy syna 02222, który był sparowany z córką 809. Z samiczką 2004-2000. Ta samiczka została potem sprzedana do Polski, a więc w Polsce również macie już dobre gołębie. Z tego ptaka w 2009 roku wychował się m.in. syn, który wylatał 4 pierwsze nagrody z rzędu oraz w roku 2014 córka, która latała fenomenalnie jako roczna samica i była zwyciężczynią w związku regionalnym z 12 nagrodami z 13 lotów. Ten ptak dał wiele wspaniałych potomków i to zawsze jest ta sama rodzina. Można też użyć tej samej rodziny, żeby wychować więcej dobrych potomków. To również niesamowity ptak rozpłodowy. Jest to oryginalny Kopman, nazywany również Panim Dim. Jest z roku 2005 z numerem końcowym 013. Wspaniały ptak rozpłodowy w połączeniu z dziećmi 3570 czy też 02222 bądź 811. To daje wspaniałe gołębie do lotów. Od niego co roku mamy 3, 4, 6 dzieci, które wylatują dwucyfrową ilość nagród. Pochodzi bezpośrednio od rodziny Kleine Dirka ze strony ojca czy matki. To również można sprawdzić, przeczytać w jego pochodzeniu. Ptak ten dał nam już wiele radości. Tu mamy wspaniałego ptaka rozpłodowego z 2006 roku. Jest to 43-14, bezpośredni syn Panim Dima oraz 14-11 z 2003 roku, która jest jeszcze córką 809. Ten ptak w zeszłym roku też dał wspaniałych potomków. Jest też bratem przyrodnim gołębia 3-23 ze strony matki, która zdobyła 4 pierwsze nagrody, z czego 2 w związku regionalnym oraz 4 drugie miejsca w ciągu 4 lat wylatała 54 nagrody. Tu mamy teraz bardzo małego ptaka, który początkowo chciał zostać samiczką, a potem jednak stał się samcem. To bardzo fajna historyjka. Jest to oryginalny Kopman z 2006 roku z numerem 795. Jest super rozpłodowcem, wydał już wielu potomków, przede wszystkim dużo wnuków, które latają wspaniale, m.in. 737, wnuczka, która jako roczna była 7 samiczką AS z 12 nagrodami na 13 wkładań, czy też gołąb o numerze 621, która również jako roczna została 9 samiczką AS z 11 nagrodami w związku regionalnym. Istnieje wiele regionalnych gołębi asów, które są jego wnukami i jedna możliwie najlepsza córka została sprzedana do Ameryki. To była 08063, która w przeciągu 5 lat wylatała 62 nagrody, tym również w narodowym locie z Denver zdobyła 10 miejsce. Sprawia nam wiele radości, przede wszystkim jest ojcem młodej samiczki, która w tym roku 3-krotnie wylatała 99 AS punktów i również w tym locie młodych na 320 km zdobyła 2 miejsce, zaraz za pierwszym gołębiem, który też był z naszej hodowli. Nie dotarli jednak razem, tylko jeden po drugim. Również najlepszy młody gołąb jest jego potomkiem. Hinter dem ersten, den wir auch selber am Schlag geflogen hatten.
aber nicht zusammen angekommen, sondern nacheinander angekommen. Und auch die beste Jungtaube ist ein Junges von ihm. Całkiem dobry ptak rozpłodowy z 2009 roku. Ma numer 2790 i pochodzi z oryginalnego Kopmana o numerze 665, którego syn u mojego brata Otto Hirna latał 3 razy pierwszy konkurs.